Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rutkowska i mój kanał na YouTubie Tarot i Magia. I witam naszego wspaniałego gościa, Remigiusza Senska. Witaj, Cześć, Remigiusz. Magdalena. Dobry wieczór wszystkim. Cieszę się, że jesteście z nami. Ja od razu powiem, proszę Państwa, że chyba pierwszy raz, albo mam pierwszy raz chyba w formie takiej, że z daleka ty jesteś, a ja w Warszawie, ty gdzie indziej, jest nagrywany program wcześniej, proszę Państwa, więc program jest nie na żywo. Program jest nagrywany przed moim urlopem, bo tak jak mówiłam, na pewno do 27 grudnia, może do 16, ale na pewno do 27 grudnia nie będę chciała korzystać ani z telefonu, ani z internetu, z komputera pewnie tak, bo w tym czasie będę nagrywała dla Państwa horoskop na styczeń 2024 roku i zaległy numerologiczny na 2024. Natomiast na żywo nie będę dostępna. Będzie można do mnie maile pisać, ale na maile będę odpowiadała albo po 16 grudnia, albo po, kochani, 27. Ja jeszcze, Remigiusz, zanim będę z Tobą już rozmawiała, jeszcze Państwu powiem takie ważne informacje ze mną. Cały czas są jeszcze wolne miejsca na żywo, na webinar, który się odbędzie 28 grudnia o godzinie 19. Magia nowego roku i, co najważniejsze, medytacja oczyszczająca z Archaniołem Michałem z wszelkich traum z 2023 roku. I na tą medytację, nawet jeżeli byliście na podobnej w zeszłym roku, to warto się zapisać. Pod filmikiem będzie napisane cała procedura, tylko uwaga, tokeny do wydarzenia, jeżeli Państwo jeszcze się załapiecie na żywo, będą wysyłane dopiero pewnie 27, czyli dzień przed, albo jeżeli mi się uda, po 16 grudnia. I od razu mówię, tu decyduje ilość, kolejność zgłoszeń, bo miejsc na żywo jest tylko 25, a już około chyba 16 jest zajętych. Więc już Remigiuszowi oddaję całkowicie głos, ale jeszcze powiem, u niego, u mnie nie będzie, on jeszcze będzie mówił o tym, magia Bożego Narodzenia, tak, gdzie Remigiusz będzie mówił, jakich prezentów, jakiemu znakowi nie dawać, no i można się zapisywać. Ja wiem, że ten webinar, Remigiusz, u ciebie będzie 16 grudnia, dobrze pamiętam? Tak, którego? 16 grudnia i będzie to jeden z ostatnich webinarów prowadzonych na żywo, później będą już zapisy, dlatego że no, tak technologicznie to wygląda i logistycznie, a przede wszystkim dotyczy to też jakości nagrań, dlatego że cały czas staramy się podwyższać jakość tego, co robimy i technika poszła już do tyle do przodu, że można nagrać to w bardzo wysokiej rozdzielczości i później udostępniać zapis. I te osoby, które oglądały z mojej strony, a jest sporo, bo korzystają także z tych bardzo wspaniałych udogodnień rabatowych pod tytułem Magdalena 30, będą potrafić wyczuć różnicę między zapisem właśnie wysokiej rozdzielczości, a takimi spotkaniami streamowanymi na żywo. One z natury rzeczy mają ograniczoną pasmo przepustowości, niemniej dają właśnie ten pazurek, właśnie to, że coś się tam zdarzy, wyleje, spadnie z sufitu albo nagle przyjdą do nas mili goście lub vecino z kolejnym vino tinto na przykład, nie? Albo blanco. Tak, kochani, ale wracając do dzisiejszego programu, dzisiejszy program bardzo magiczny, bo też będzie trochę mówione o magii Bożego Narodzenia, aczkolwiek wiele tajemnic zdradzonych na webinarze, ale też mój ulubiony temat, który lubię, kocham, uwielbiam, o remediach feng shui i to, kochani, konkretnych remediach feng shui. Ja wiem, że będzie o jadeicie. Ja przy jadeicie powiem, co nosiłam, żeby zdać egzaminy, co nosiłam z jadeitu, ale to jak dojdziemy do tego. Będą symbole na zdrowie, będą remedia na ochronę, będzie Remigiusz mówił o remediach też
na bogactwo. Więc słuchajcie, dzisiejszy program, przynajmniej mój ulubiony, więc teraz przy wstępie dużo gadałam, ale później tylko przyjadę i cię się odezwę. No i oczywiście też, kochani, będzie horoskop dla poszczególnych znaków zodiaku chińskiego na 12, ale nie ostatni, mam rację, Remigiusz. Tak, bo jeszcze będzie jeden. Roku będzie 13 miesiąc lunarny, jeżeli chodzi o horoskop chiński, więc ja już nie rozmawiam. Państwa zachęcam, że jak będziecie Państwo oglądali tą transmisję, to bardzo proszę, będziemy wdzięczni, jeżeli udostępnicie na swoich tablicach facebookowych, jeżeli tą wiedzą, dobrym słowem podzielicie się ze swoimi przyjaciółmi, żeby im też wiodło się lepiej, żeby kupili, narysowali, jeżeli nie chcą kupować, znak, symbol szczęścia i odmienili na nowy rok swoje życie. Remigiusz, nie gadam, słuchamy ciebie. Tak, dokładnie tak jest. Dzisiaj będzie znowu o szczęściu, ale podzielę się też pewnymi elementami mojego szczęścia, mianowicie te remedia osobiste, które czasami będą miniaturową wersją remediów ogólnych, o których mówiłem ostatnio, w ostatnim spotkaniu, są moimi rzeczywistymi, które używam na co dzień. Jak zgromadziłem tutaj na stole, wy tego nie widzicie, to jest mniej więcej niż zajmuje powierzchnia komputera. Aż sam siebie dziwię, że taką ilość ze sobą zabiera, ale każde ma zastosowanie i każde jest bardzo tak wąsko stosowane i zauważyłem, że bez nich się po prostu nie obywam. Opowiem właśnie, w jaki sposób z jednej strony zabezpieczyć się, czyli stosować tak zwane amulety feng shui, ale też talizmany. I jakie są charakterystyczne też talizmany, które używamy zarówno w systemie dalekowschodnim, globalnie, jak i naszym. Także na pewno zdziwicie się czasami, że jest tak dużo wspaniałości. Rzecz jest jak zwykle o szczęściu. Tutaj naszym głównym szczęściem ogólnym i ogólnopolskim jest Magdalena. Chciałem o tym przypomnieć. To jest bardzo ważne. Natomiast samo feng shui zmierza do tego, żeby zapewnić człowiekowi szczęśliwe życie. Życie w szczęściu. Każdy oczywiście definiuje sam swoje szczęście, ale można temu pomóc, zawieszając takie duże znaki. Szczęście, jak widzicie tutaj, to zdjęcie zrobiłem kiedyś w Pekinie, albo też mandale takie duże. Ale wcale to nie oznacza, że nie ma małych szczęść. Te, powiedzmy sobie, są to domowe, ale takie do nożenia ze sobą. Widzicie tutaj, jest bardzo dużo pięknie wykonanych, bardzo ładnie wykonanych, różnych, tutaj w tym wypadku będą to talizmany wzmacniające poczucie szczęścia. Ten biały tutaj widzicie, w tym białym kamieniu, to może być nawet biały jadeit, w środku ma właśnie znak Fu, znak szczęścia, obok jeszcze ma rybki. Dostrzeżecie tutaj, czyli to będzie takie szczęście finansowe. Tutaj widzicie, że to jest smok z jadeitu, prawda? Smok działa na energię, ale też przynosi energię męską, także będzie działał jako talizman przynoszący nowego partnera. Tutaj widzicie, też jest kaweczek smoka, takiego lewiatana, będzie działał w podobny sposób. Wszystkie pięknie są jeszcze, do tego dodatkowo są, widzicie, takie specjalne pętle szczęścia tutaj i takie dodatkowe rodzaj pęczków bardzo ładnych, kolorowych nitek. Najczęściej one są czerwone, ale są dopasowane też w inny sposób. Tutaj widzicie wulu drewniane, ręcznie rzeźbione. Zapach to jest drzewa brzoskwini i ono jest też wzmocnione przy pomocy takich pętli szczęścia, o których jeszcze za chwilę będę mówił. To wulu akurat, który tutaj widzicie, to wisi u mnie w strefie rezydowania gwiazdy 5, o czym będę mówił, a za chwilę też pokażę wulu, które jeździ ze mną w mojej torbie, zawsze ze mną i takie rekwizyty dzisiaj też zobaczycie, także zobaczycie troszeczkę mnie w podróży albo mnie w akcji. Ja tylko się wtrącę, bo ja, proszę Państwa, uwielbiam żywą wiedzę. Żywą wiedzę prezentuje nam Remigiusz, dlatego że pokazuje, że to, o czym mówi, również stosuje, tak? Bo można dużo mówić, co by zrobić, jak nie zrobić w tym temacie, w tamtym, a tak naprawdę sami nie robimy. Więc ja mogę powiedzieć o Remigiuszu, że mamy przykład, że Remigiusz to ma, wozi ze sobą, czy w podróży, używa. Ja już Państwu pokazywałam podróżnego, to mam wulu, bo kiedyś dostałam od Remigiusza, więc w podróży, jak się będę wybierała, to je wezmę, ale też mam dużo stacjonarnych, więc ja bym powiedziała, proszę Państwa, my możemy powiedzieć, czy to działa, czy nie działa, jeżeli sami stosujemy,
I teraz uwaga, też miejmy świadomość tego, że to nie będzie tak, że jednego dnia postawimy wulu w tym miejscu, w którym powinniśmy postawić i nagle nasze życie się odmieni, tak? To już Remigiusz mówił też w wcześniejszych programach, warto się cofnąć, wszystkie są na moim kanale na YouTubie, ewentualnie u Remigiusza na stronie, gdzie też, żeby coś zadziałało, to musi być harmonia i konieczność pozbycia się bałaganu, tak? I też dać czas tym remedium, żeby zadziałały. Mam rację, Remigiusz? Tak, bardzo dobrze o czasie mówisz. Ja zaraz zacznę też mówić o tym, że remedium są pewnego typu lekarstwami, wydawanymi na przykład na podróż, na chorobę w cudzysłowie lokomocyjną. No i taki lokomocyjne to jest właśnie takie metalowe, które ja ze sobą bożę i zaraz opowiem historię, co się wielokrotnie zdarzało na lotnisku w Gdańsku. Teraz już nie, już są przyzwyczajeni, że tam często widzą takie elementy. Mianowicie trzeba pamiętać, że pierwszym zawsze działaniem jest działanie WWI, które zaraz też się pojawi, mianowicie mówiące o tym, że najpierw próbujemy zdroworozsądkowo rozwiązać sytuację, ale jeżeli nie możemy, no to mamy duży remediusz. Tutaj jeszcze pokażę remedia, które kiedyś, jak były targi ezotoryczne, pojawiały się i można było kupić. Z przodu widzicie, tutaj za chwilę pokażę Ziba, tutaj są pierścienie z jadeitu, a tu macie Fu, Lu i Shu, trzech mędrców. Przepięknie malowane laleczki, tej wielkości gdzieś około 6 cm. Szczęście to jest ten tutaj. Ten. I kolejność jest ważna. Bogactwo to jest ten z dzieckiem. Pamiętacie, że dzieci to jest bogactwo. A szu, czyli zdrowie, to jest ten pan, który ma też w ręku. Widzicie, co on ma? On ma, też ma swoje wulu, takie namalowane. Natomiast na szczęście działa też jeszcze jeden element, być może rzadko spotykany u nas, bardzo trudno osiągalny. Tam chyba jeszcze w Gdańsku mam kilka egzemplarzy Ziba. To są specjalne kamienie pochodzące z Tybetu, toczące się w taki sposób, a tak wygląda, które właśnie działają na proste, takie w sensie talizmatycznym, przyciąganie szczęścia. Tak wygląda moje osobiste Ziba. Ja przepraszam, że jeszcze się wtrącę. Ja na przykład to pierwszy raz dzisiaj zobaczyłam. Ja chwilę przed programem rozmawiałam z Remigiuszem, że mówię, tyle lat jestem też, można powiedzieć, pośrednio trochę feng shui i nie słyszałam o tym zupełnie. Myślę, że Państwo też proszę napisać w komentarzach, czy znaliście to remedium, czy nie znaliście. Ja dzisiaj pierwszy raz o nim usłyszałam, być może widziałam, ale nie zwróciłam uwagi. Tych amuletów i talizmanów, jeżeli chodzi o remedia feng shui, jest sporo, ale te, które są osobiste, no te zewnętrzne, takie domowe, to widzicie, ale te nosi się w kieszeniu lub też tak tutaj na czerwonej nitce od kabały albo na sobie, no, jako w formie wisiorka. W związku z tym część na przykład takich remediów, jak tutaj jest remedium, które dostałem, kasztanek. Tak, wierzę w kasztany. Tak, trzeciego pokolenia moich klientów dostałem od małego Witka, ja go noszę ze sobą, ten kasztanek, to nie jest tego. I on na mnie działa, nadałem też pewną moc. Ale większość tych rzeczy, które są, one są może nie tak widoczne, jak właśnie u mnie na torbie do komputera, tylko po prostu są w kieszeniach, są schowane. I dlatego mogą być nie takie oczywiste, ale to wcale nie oznacza, że one nie działają, wręcz odwrotnie. Stanowią też rodzaj takiej kotwicy. Przypominam, że mówiłem na ostatnim spotkaniu o zdrowiu. Tak wyglądają duże symbole zdrowia w formie skroli. Nasi telewidzowie mieli sami malować symbole szczęścia. Tak, wystarczy zatrzymać. Tak, jak namalowaliście, to proszę się pochwalić pod komentarzami. Tak, wystarczy zrobić print screen w tym momencie i odwzorować to. Pokazywałem też mandale zdrowia, a tu macie dokładnie ten symbol odwzorowany na pierścieniu zdrowia. Także są też takie pierścienie, to znaczy może bardziej były w sprzedaży, ale można to zrobić. Pierwszą rzeczą jednak, tak jak powiedziałem, to jest zawsze zasada WWI. Zanim napełnimy nasze kieszenie remediami, bo też trzeba wiedzieć jakimi i w jakim celu, czy też będą to amulety, które mają nas chronić, czy talizmany, które wzmacniają cechy, najpierw trzeba zrobić działanie przez niedziałanie, czyli w sposób zdroworozsądkowy. Jeżeli na przykład dzieje się coś z naszym zdrowiem, to pierwsza zasada zdroworozsądkowa mówi, że przyjrzyj się miejscu, w którym mieszkasz, czy czasami nie ma żywotnych. Drugie, jaką dietę stosujesz. Trzy, czy nie trzeba więcej biegać, więcej odpoczynku, więcej relaksu. A dopiero później, jak te elementy są zaakceptowane zdroworozsądkowe, ja to podkreślam za każdym razem, to wtedy dopiero stosujemy lekarstwo.
Co z tego, że mamy pełną apteczkę? Każdy z nas ma pełną apteczkę, ja tak samo remediów, ale trzeba najpierw podejść do tematu zdroworozsądkowego. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy częścią natury, a zdrowy rozsądek, cykle w naturze, wiosna, lato, późne lato, jesień, zima, są cyklami też intelektualnymi. Przyroda jest mądra, my, nasze ciała są też mądre, mówią nie idź, nie biegnij po śliskim chodniku, tak jak teraz jest oblodzony, prawda? Tak. Tylko po prostu idź spokojnie. I jeżeli z kolei musisz udać się w podróż, a jest to okres wyznaczony na przykład przez wędrujące gwiazdy, przez element czasu jako niebezpieczny, to o czym mówię w prognostykach, no to musisz jechać jeszcze ostrożnie, ale weź ze sobą jeszcze przynajmniej takie wulu osobiste podróżne. Wrzuć do autka, tego to nikt nie widzi, a jednocześnie będzie zabezpieczało. I od elementu czasu, właśnie od takich zagrożeń trudno się też uchylić, dlatego że to jest presja zewnętrzna i wiedza feng shui, doświadczenie feng shui, przecież od kiedy my tutaj programy, od kilku lat, od bawołu, prawda, tworzymy i tutaj te lunariusze albo te wędrujące gwiazdy, które są miesięczne, one się sprawdzają w wielkiej ilości i czasami niestety się sprawdzają, czasami stety, czasami niestety. W związku z tym od takich tendencji zewnętrznych musimy się zabezpieczać. Jeżeli musimy gdzieś jechać, musimy coś zrobić aktywnego, nie możemy przenieść sypialni albo wybić nowego otworu drzwiowego, to byłoby znowu nierozsądne, więc wtedy stosujemy remedium. I takim remedium, jak pamiętacie, to było takie duże wulu, a to, które ja mam tutaj u siebie w Benelmadenie, tak wygląda. Ono to jest to, które stoi na podłodze. Ono jest takiej średniej wielkości, bo duże chyba już tam się pojedyncze zostały, które są w Gdańsku, tylko pracują. Tutaj pracuje to wulu. Natomiast, tak jak powiedziałem, stosujemy właśnie takie małe ze sobą do ręki lub też do torby i to jest wulu, który drewniany pokazywałem, ale na podróż ja używam właśnie ze mną, jeśli to wulu metalowe, mosiężne. Otóż z tym jest związana historia taka, że jak ja to trzymam w tej walizeczce, którą wam pokazywałem, to jest bagaż podręczny, to idzie przez prześwietlarki na lotnisku. Wygląda to trochę jak pocisk moździerzowy, bo z mosiądzu zrobiony. I wielokrotnie byłem wyłapywany na dodatkową kontrolę, co pan tam ma. I wyobraźcie sobie, że ostatnie lata, jak już latam, oni mówią, a my wiemy, to jest na szczęście i na bezpieczeństwo, niech pan już idzie. Także to jest też bardzo ciekawa historia. Za chwilę opowiem kolejną historię, która mnie spotkała w drodze z dzwoneczkiem, która mnie spotkała w drodze, jak jechałem z Gdańska do Warszawy, do moich klientów, tam w okolicach Ostrudy, jeszcze starą siódemką, w okolicy Ostrudy zawsze są patrole olsztyńskiej policji drogowej, no i zdarzyło mi się też takie, co się za chwilę opowiem, co takiego się zdarzyło. Zwróćcie uwagę właśnie na pętle szczęścia, które tam wszędzie są i na to, że jak mamy duże na przykład oko proroka do filtrowania niebezpiecznych zdarzeń, niebezpiecznych energii, to mamy też takie małe oczka. Mamy te małe oczka, które widzicie, ja też ze sobą noszę tutaj. One wyglądają w ten sposób w pudełeczku. Można ze sobą to nosić jako podręczne, jeżeli ktoś, nie daj Boże, ma jakąś sprawę, sądom albo cokolwiek innego, no to w ten sposób może swoją dobrą opinię i przede wszystkim tę sprawę przezwyciężyć. Kolejnym rzeczą, które chciałem powiedzieć na temat elementu czasu, to jest ochrona od rocznych zagrożeń. Pamiętacie, przychodzi energia Tajsui, energia księcia Jowisza, która w środku rozszczepia się na wiązki boczne. W tym roku Tajsui jest przy króliku, w przyszłym będzie przy smoku. Wąska boczna uderza w szczura i w konia, ale jednocześnie tłucze w koguta, gdzie jeszcze to się nazywa to zagrożenie sui po, czyli roczny przeszkadzacz, ale jest jeszcze samsa, czyli czy śmierci. I od tych elementów też możemy się odciąć. Zarówno zablokować tą energię tutaj na 90 stopniach, żeby ona po prostu nie przedostawała się przy pomocy płyt z kwankungiem, lub też jeżeli ktoś jest na przykład kogutem, ale przede wszystkim jeżeli jest królikiem, koniem i szczurem, to może ze sobą nosić w kieszeni. Albo taką wersję, albo taką. Na pełną harmonizację są płyty tego typu wykonywane. To jest wszystkich ze wszystkim. Widzicie, to są znaki zodiaku oraz trygramy. 12 znaków zodiaku chińskiego i 8 trygramów. A z kolei od domowej siły trzech śmierci. Bronią nas chilinie rozstawione w tym kierunku, teraz 270, a tu macie wersję drewnianych, osobistych chilinów. Szczególnie polecany w tym roku dla zodiakalnych kogutów. Pokazywałem ostatnio też moje domowe pijao, takie duże, a też mamy osobiste pijao. To jest pojedyncze pijao, a tu są dwa pijao i przy okazji widać, jaka wielkość to wszystko ma. I są też elementy, te elementy oczywiście są wykonane już
zjadę ich tu. Teraz chciałem chwilę powiedzieć o tych, o remediach z kręgu kultury Maori. Otóż one są bardzo silne, niezwykle silne, gdyż kultura ta wykształciła bardzo dużo elementów właśnie pochodzących z natury, głównie inspirowanych, ale silnie działających, głównie inspirowanych rozwijającym się liściem paproci, który nazywa się koru. Koru oryginalne z kości bawołu wygląda tak, wzór i albo też tak, natomiast to, które tutaj widzicie, wykonane jest ze srebra, już w Polsce, na wzór dokładny i na wymiar i służy do rozpoczynania, co stworzy taką sprężynkę, jak rozwijający się liść paproci też wygląda jak sprężynka, to tutaj ta prawoskrętna sprężynka powoduje, że takie remedium osobiste działa jako talizman, jako silne urządzenie, które pomaga energetycznie wspomóc rozwój każdej czy firmie, czy też każdej działalności. Z kolei na przyjaciół mamy tak zwany double twist, czyli remedium podwójnie skręconej spiralki. Bardzo silnie działające na pomocnych ludzi, na przyjaciół, jeżeli ktoś i też na podróże, jeżeli ktoś czuje niedosyt i deficyt w tej dziedzinie, to takie remedium wówczas zadziała. A co my mamy na miłość? No, na miłość mamy infinity, czyli ósemkę naszą, ale tutaj jest naturalnym srebrną z naturalnym bursztynem połączonym. Te remedia są bardzo silne, natomiast bardzo ciekawe jest to remedium, które tutaj widzicie po lewej stronie, teraz zaznaczyłem, to jest fish hook, czyli haczyk na ryby. Otóż kultura Maori pochodzi z Nowej Zelandii i no, jednym z głównych tam takich naturalnych sposobów odżywiania się to są połowy ryb. Maory się wypływali na morze, no wypływali tam, są morza się łączą ze sobą i w związku z tym było to dosyć niebezpieczna sytuacja i taki fish hook, taki hak na ryby nie tylko powoduje, że chroni tych maoryskich, ale także chroni inne osoby, ale także zapewnia bogactwo. I teraz chciałem wam przez sekundę pokazać i zapytać, może wiecie, ja mam swoją teorię, w jaki sposób charakterystyczne te remedia ludzie nie tylko noszą sobie, te srebrne są tej wielkości, ale noszą na sobie. Otóż jak chodzicie na siłownię, to możecie zobaczyć wytatuowane osoby, no bo tam po prostu to widać, czy też na jakieś inne, czy na plaży. I wyobraźcie sobie, że ten chłopak tutaj ma wytatuowany nie mniej, nie więcej tylko fish hook, maoryski, bo tu jeszcze ma symbole koru. Widzicie takie spiralki, dodatkowe liście. W związku z tym on jest chroniony nie poprzez ten, tylko poprzez swój tatuaż. I tak to należy wyjaśnić, dlatego że takich tatuaży, tak jak tutaj, podobnie jak tutaj z symbolami koru, czyli z tymi zwijającymi się liśćmi paproci, trudno dosyć wytłumaczyć, dlaczego one pojawiają się w naszym obszarze. Może będziecie mieli swoje podejście, może swoje inspiracje, czyli tutaj na rozwój ten chłopak jest wytatuowany, ale moje zdanie jest takie, że prawdopodobnie wcielają się w tej chwili w Polsce ludzie, którzy kiedyś przebywali lub też byli wyrzucani za jakieś tam przewiny do Australii, która była zasiedlana banitami, lub też do Nowej Zelandii. Teraz w tęsknocie oni pojawiają się z powrotem, bo jak ja pytałem czasami na siłowni kogoś, kto miał wytatuowany ten wzór, nie umieli odpowiedzieć, a jednak się wytatuowali, a to jest coś, co jest raz na jutro, właśnie takimi, no, w sumie ładnymi wzorami, ale ten pierwszy z tym haczykiem oznacza, że to jest na pomyślność, na bezpieczeństwo, drugi na silny rozwój. Nie potrafili. W związku z tym jest to, być może ktoś ma jakąś inną wiedzę psychologiczną, być może z zakresu etnograficznego, no jakąś inną socjologiczną, która pozwoli wytłumaczyć, dlaczego tak wiele osób, dlaczego tak popularne są tatuaże w ogóle, w szczególności w naszym kręgu zachodnim, a w szczególności z Nowej Zelandii, z kręgu Maori. Jest to, tak jak mówię, moja hipoteza. Szczególnymi talizmanami będą oczywiście kamienie. Naturalne, szlachetne, półszlachetne. Znakomicie działają przecież ametysty. Na pewno wiele osób z was ma takie szczotki ametystowe. Ja pokażę oczywiście mój osobisty kamyczek ametystowy, który noszę ze sobą zawsze, widzicie? Widać? Tak, myślę, że sfokusowało to. On jest taki, bardzo ładny. Mi się bardzo podoba, się dużo trzyma i on rozświetla nie tylko aurę człowieka, ale działa też w taki sposób, że mówi mi, o, tego nie wolno już drugiej
szklanki wypić, bo to jest zielona herbata, a to za chwilę nie będziesz spać do godziny 3 w nocy. Zresztą bardzo dobra jaśminowa. Z kolei zawsze polecane są najtwardsze minerały na kuli ziemskiej. To jest najtwardszy minerał jako rodzaj talizmanu, ale też amuletu, mianowicie szlifowane diamenty, czyli brylanty. Tych nigdy absolutnie za dużo. One mają znaczenie yang, mają naturę twardości, męskości i dają człowiekowi przenikliwość, ale też działają też, że przyciągają uwagę. W związku z tym działają troszeczkę jak te smoki na nowych narzeczonych. Tu chciałem pokazać jeszcze bardzo dobrze działające remedia wykonane z jadeitu, bardzo silnie wzmacniające serce, ale też widzicie, tutaj jest zdrowie. A tutaj mamy korale z jadeitu i mamy buddy z jadeitu. Ja chciałem tylko powiedzieć i pokazać jeszcze mój jadeit, że jadeit żyje. Jadeit żyje w taki sposób, że jakbyście podświetlili na przykład tą moją płytkę tutaj, no tak w koralach to ja nie specjalnie się czuję, ale płytkę noszę. Tutaj noszę. Tutaj w kurtce, w puchówce. Jakbyście podświetlili ten jadeit, to on widać żyłki, widać w nim życie. I to jest coś niesamowitego, bo z zewnątrz nie robi takiego wrażenia. Natomiast esencja wibracyjna jego wzmacnia fizyczne serce. Warto to po prostu, warto ze sobą nosić, o ile to bardziej idzie w kierunku duchowości, o tyle tamto zawsze wzmocni fizyczną naszą wewnętrzną pompę. Czy to teraz już o jadeicie? Teraz trącę. Nie wiem, czy ty się spotkałeś, bo to było wiele, wiele lat temu, jeszcze jak byłam, no chciałabym powiedzieć piękna i młoda, ale piękna i młoda to jestem cały czas. Natomiast do takich, no pewnie ze 20 lat temu, a może nawet więcej, ja na zdany egzamin nosiłam rękę z diadeitu. Specjalnie jeszcze wtedy kupowałam w sklepie ezoterycznym, sklepu tego już nie ma, u pani Irmy Pyszniak w Warszawie, i muszę państwu powiedzieć, że z wieloma osobami rozmawiałam, które też zakupiły taką rękę z jadeitu na zdanie egzaminu. Głównie to chodziło nie o prawo jazdy, bardziej chodziło o taki egzamin, nie wiem, typu na aplikację, na przykład notarialną czy adwokacką, czy dla dziecka, żeby zdał na medycynę, dostał się. I w większości tych przypadków, ja nie wiem jak teraz, czy w ogóle to jeszcze jest, ale większość osób zdawało i ja też, jakie miałam egzaminy, fakt, że może też byłam mądra, ale bo czułam się bezpiecznie, moc tego jadeitu czułam, nikt mi jadeitu nie zabrał, bo to można mieć na egzaminach i naprawdę z wielką mocą zdawałam, więc pytanie, czy są takie, można powiedzieć, łapki z jadeitu do kupienia, a jeżeli nie, to być może sam jadeit też ma taką sam moc. Jadeit też, tak, oczywiście, że tak, natomiast ja pokażę też, sam jadeit też, ale są też w tych, które tutaj są, ja pokażę wam te buddy, niektóre z tych buddów, które tutaj widzicie, ten szczególnie na dole, albo tam był poprzedni taki, on z drugiej strony ma takie wyżłobienie i trzymanie tego kciukiem właśnie daje ten efekt, o którym ty mówisz. Czyli trzymasz po prostu to i wtedy stanowi to taką łapkę, o której ty mówiłaś. Ja niestety ją zgubiłam, bo ja przez kilka lat szukałam, mówię, może tu mam, może tam. Nie mam jej niestety, nie mam jak pokazać, ale uważam, że była takim bardzo silnym remedium na zdanie egzaminu. Oczywiście ja jako tarocistka od zawsze z pokolenia na pokolenie, może nie tarocistka, a wróżka, to ja też na wszystkie egzaminy, łącznie jeżeli mam jakieś w tym wieku, w dzisiejszych czasach, to noszę zestaw kart tarota pomagające zdać egzamin i tak naprawdę muszę państwu powiedzieć, że są, zawsze pomagają. Zawsze, no nie będę tutaj różnych zdradzała takich tajemnic, ale no nie znając języka, zdałam język i to nic nie było, i byłam z kartami tarota, tak, mal. Znaczy miałam szczęście, po prostu miałam szczęście, że trafiłam na pytania, które znałam. Natomiast no bo sprowokowałaś te pytania, ja znam też osoby, które prowokują. Tak, to wręcz jak cud, bo z punktu widzenia logiki nie miałam prawa zdać tego egzaminu. Nie znając języka. Prawie nie znając języka. Natomiast trafiłam na pytania, na które znałam prawie wszystkie odpowiedzi na teście.
Ale sprowokowałaś do tych pytań, czyli potrafiłaś tak naprawdę, wiedza była. Natomiast ja pokażę za chwilę też tutaj te amulety na zdawanie egzaminu. Mam przed sobą najważniejszy egzamin do zdania, egzamin ze szczęścia we własnym życiu, więc trzeba coś w tym robić w kierunku. Natomiast ja pokażę za chwilę jedne, może bardziej niewymowne i kontrowersyjne, ale inne amulety na zdawanie egzaminu też z punktu widzenia Feng Shui i też niektóre zrobione zdjęcie w Chinach było zrobione, jeżeli pozwoli. Tak, tak, bardzo proszę. Oczywiście kamieni, mogą być to kamienie szlachetne, naturalne, półszlachetne. Tutaj widzicie kryształowe szkło Swarovskiego i tych idę jako idealny materiał na remedia, ale też osobiste. Trzeba pamiętać, że to trzeba zindywidualizować i takich remediów możecie sobie pozwolić na posiadanie na każdy dzień w roku królika, smoka, później węża, później konia. I remedia dobiera się także w sposób, tak jak powiedziałem, indywidualny. I takim remedium mogą być figurki. Ja wielokrotnie też pokazywałem poszczególnych zwierząt znaku zodiaku chińskiego. Tu widzicie, one są wykonane z drewna berberysu, około 6 cm mające, ale też, czyli jeżeli na przykład Magdalena jest tygrysem, no to dla niej tygrys tutaj, tygrys wygląda tak. Tygrysy zawsze groźnie wyglądają. Bawu wygląda jak zwykle spolegliwie, taki spokojnie sobie siedzi, no ale już cała reszta to tak wygląda, no tak sobie, prawda? Już są tacy troszeczkę główkę do góry i nosek trzymają. Ja może w skrócie tylko opowiem, jakie kamienie dla poszczególnych znaków zodiaku przewiduje remediarz Feng Shui. Tak, dla szczura granat zodiakalnego, dla bawoła akwamaryn, dla tygrysa szafir, bardzo fajny, dla królika perła, dla smoka ametyst, dla węża opal, konia topas, dla kozy szmar, też może, też piękny kamień. Dla małpy oliwin, dla kogutów cytryny, dla zodiakalnych psów diamenty i brylanty szlifowane i dla zodiakalnej świnki rubin. Także to można też wykorzystać jako, nie tylko jako wzmacnianie siebie, ale jesteśmy w bezpośrednim okresie przedświątecznym. Jeżeli ktoś jeszcze chce zrobić zakupy, a nie ma pomysłu, to może skorzystać z wiedzy w ten sposób przekazany. Pokazywałem mandale drewnianego smoka duże na nowych narzeczonych i na przyszły rok lunarny, kiedy drewnianym smokiem, a tu macie takie do noszenia ze sobą na to, żeby właśnie ten smok pojawił się gdzieś w drodze. Pokazywałem dzwonki tybetańskie do oczyszczania powierzchni, a teraz pokażę wam i dokończę historię z policją drogową pod Ostrudą. Otóż to jest dzwonek, który jest przy moich drzwiach tutaj będę Madem, ale taki sam mam w Gdańsku. Jak się otwierają drzwi, to słychać taki delikatny dźwięk jak w tej chwili. W czasach jeszcze zamieszkły, czyli 30 lat temu, kiedy pracowałem i więcej klientów było czasami w Warszawie niż w Trójmieście, często jeździłem trasą numer 7. Oczywiście zatrzymano mnie za przekroczenie prędkości, bo oni wiedzieli, gdzie się tam przyczaić policjanci drogowi. Tak jest bardzo dobrze zresztą, dzięki temu. Ale jak pan sprawdza dokumenty, to zauważył, że z tyłu, jeździłem wtedy taką błękitną Toyotą z takimi wyłupiastymi oczyma, z tyłu za mną, tam gdzie w pasażer trzyma, jest ten dzwonek. I dokładnie taki jak ten. Ten jest w ogóle z kodowaniem szczęścia, są bardzo fajne dzwonki, bardzo wdzięczne. Jeszcze miłość widzę tutaj, ojejku, czego tutaj nie ma. No i on pyta, no tak, mówię, no ale jak to możliwe, ja nie przekroczyłem tej prędkości chyba aż tak dużo, poza tym mam takie rzeczy, które powinny mnie o tym ostrzegać. On tak patrzy, mówi, dzwonek pana ostrzega, no mówię, no tak, ale tym razem nie zadzwonił. A czym się pan zajmuje? Ja się zajmuję konsultacjami Feng Shui, odpowiedziałem, jak było. Policjant dostał dużych oczu, a był już w trakcie wypisywania tego mandatu, dobra powietrza mówi, ja wiem, pan jest egzorcystą, na pewno, niech pan już to wiedział. Dobre. Tyle czoła przed, no mógł mnie też pouczyć przed profilaktycznym działaniem oczywiście policji warmińsko-mazurskiej, także to tak było. Aha, jeszcze miałem na potrzeby taką błękitną, małą kryształową kulkę. Widać było, on zwrócił uwagę na to, że coś jest tam nie tak z kierowcą tego auta, także to tak to wyglądało. Dobrze, kulki właśnie. Tutaj są duże kulki na partnerstwo, ale też są specjalne, indywidualne serca, bardzo silne energetyzatory, jeśli chodzi o miłość. Przy czym tutaj ma szczególne znaczenie w poszczególnych remediach kolor czerwony oraz kolor nitki, na którym to jest zawiązane. Pokazywałem wam tutaj te sploty, jeszcze raz pokażę
przy wólu, jakie są splotami szczęścia. Kolor czerwony ma podwójne znaczenie. Jedno stopuje złą energię, nie filtruje tak, o czym mówi stop, a drugie, jak jest remedium, ono uczynnie, powoduje, że remedium zastartowuje, jeśli chodzi o swoje działanie, ale technik używa się także innych kolorystycznie i też dobiera się to w sposób indywidualny. Kilka remediów na pieniądze, jeżeli pozwolicie. Na duże firm były takie wielkie monety 30-centymetrowe, a trzy najczęściej, podobnie jak do I Chingu, nosi się ze sobą. I teraz jest bardzo ważna rzecz. Tak wygląda pojedyncza moneta, troszeczkę większy rozmiar. To jest część Yang tej monety, a to jest część Yin do I Chingu. Teraz ja prowadzę zajęcia z kanonu I Chingu, także też wykorzystujemy, ale dokładnie wykorzystujemy takie tej wielkości monety. Kiedyś to się robiło wyrocznie z łodyg krwawnikiem. Widzicie? Te monety, na pewno większość, wiele osób z Was ma związanych w portfelu, ale zwróćcie uwagę, żeby były związane tak, jak tutaj pokazuję, żeby strona Yang tu i tu była z tej strony, a wszystkie strony Yin z drugiej strony. Jeżeli ktoś niewprawny pomyli się i źle zwiąże, tak, to będzie plus, plus i minus. W związku z tym dwa się zredukują i będzie 1/3 tylko tego działania. No to podobne znaczenie, jak w poprzednim spotkaniu mówiłem o tych latających żabach, że żab, które służą na tych trójnogich żabach, gdzie powinno się wysokostawiać, bo one nie są latającymi żabami, one są po prostu takimi od wody. W związku z tym tak samo z monetami, jak macie trzy związane, to sprawdźcie, czy one są związane tą trójką taką, yang, czy yin, do siebie, a druga jest yin. Jeżeli nie, to rozetnijcie i czerwoną wstążeczką proszę związać w taki sposób. To są bardzo ważne elementy. A, jeszcze jest pytanie. Ile monet? Nieparzysta ilość i najlepiej jeden lub trzy. Jedna, jeżeli jest duża, to jest yin część, to jest yang. Albo trzy, bo wtedy trzyma większą siłę kiełkowania nowych finansów. Piątki raczej się rzadko używa, czasami się używa ośmiu, ale to wtedy do zbywania nieruchomości ziemskich lub też mieszkań. To są specyficzne zastosowania, których do zakopywania w odpowiednim miejscu. Tutaj nie będę poruszał, bo to za bardzo rozszerza temat osobistych rzeczy. Takim idealnym prezentem, także na gwiazdkę, ale też indywidualnym amuletem, będzie złoto. A najlepiej remedium już na rok złota, czyli jak tutaj widzicie, 1/4 uncji złota w postaci monet bulionowych. Te są akurat wykonywane w Perth, czyli z kolei znowu wracam do Nowej Zelandii, przepraszam, w Perth, do Australii. Jest tam wspaniała mennica i bardzo dbająca o Chińczyków i wydaje dużo takich monet bulionowych, które zbiera się, tam Chińczycy kupują i zbierają po prostu do skarbonki, do świnki. Wrzucają, one kosztują około $200. No i tak przez lata to się nazbiera i to się oczywiście daje na nową drogę, na start dla dzieci. Kolejnym remedium, które jest i które osobistym, które stosuje się jako talizman do przyciągania korzystnych okazji, są karty złocone. Z tej strony widzicie Kwan Kunga, ale z drugiej strony macie układ Toeli, 7 Toeli oznaczających pieniądze i przyciąganie okazji. Że tak jest w rzeczywistości, ja chciałem pokazać moją kartę toelową, spracowaną przez prawie 30 lat pracy. No widać, że pracuję dużo i lubię to, co robię, bo ona jest po prostu, no to złoto troszeczkę tutaj zeszło, ale jestem z nią zżyty i nie zamierzam się z nią rozstawać. Tak wyglądają nowe, świeżynki zapakowane. Wracając do zdawania egzaminów, o których mówiła Magdalena, o metodzie z ręką oraz metodzie z kartami, to jest bardzo ważne, natomiast z punktu widzenia no Feng Shui, te dobre opinie zapewnia Feniks. Tu macie dużego Feniksa domowego, a tu macie takiego małego. Na dobrą opinię i na szczęście działają także darowane indywidualnie koperty. To na nowy chiński rok, to jest na szczęście, a to jest na podwójne szczęście, czyli tak naprawdę na miłość. A teraz, czy mogę pokazać zdjęcia drastyczne, czy mogę przejść do zdjęć z chińskiej Biedronki, które zrobiłem jakiś czas temu, gdyż pokazuje, jak my jesteśmy globalnie wspólni. Przed Nowym Rokiem Chińskim było całe stoisko z czerwonymi elementami, służącymi właśnie aktywizacji stref pomyślności, zdrowia i szczęścia. I na tym stoisku jednym z najważniejszych atrybutów był taki, jaki się stosuje u nas, mianowicie czerwone majtki. Czerwone, niewymowne. A, żeby było jasne, to jest wersja żeńska,
A tu są bokserki męskie. To nie jest tak, że Chińczycy myślą tylko wiedząc, no tak. Także te elementy, które stosuje się też u nas na studniówkę. Na studniówkę, ale i na Nowy Rok, bo ja zawsze... Tak, żeby szczęście do swojej, powiem brzydko, dupki przyciągnąć. I jeszcze to, o czym będę mówiła w webinarze 28, co trzeba jeszcze w tych czerwonych majtkach na Sylwestra i Nowy Rok trzymać. Myślę, że się Państwo domyślacie, żeby przez cały rok do naszego tyłka pieniądze same się przyklejały. Tak, to jest związane z dobrą też opinią. Przecież kolor czerwony zapewnia dobrą opinię, a dobrą opinię to znaczy, że ktoś poleca cię dalej i tak funkcjonuje nasze społeczeństwo. To jest pora, żeby przejść do kolejnych prognoz. W ogóle wrócę jeszcze tylko do remediów. Poprzednie spotkanie i obecne spotkanie w żaden sposób nie wyczerpuje tematu remediów. Chciałem podziękować laureatce jednego z konkursów, który był, że poprosiła o ten temat, bo bardzo możliwe, że jeszcze wrócimy do tego, bo jest jeszcze wiele, wiele indywidualnych elementów, amuletów i talizmanów, które warto o nich mówić, bo są fajne. Tak, ja myślę, że my już jeszcze się oczywiście naradzimy poza programem, ale myślę, że będę chciała, żebyśmy zrobili tematycznie o remediach. Na przykład remedia, pociągnąć temat zdanych egzaminów na przykład, albo również temat, który nie tylko kwestia zdanego egzaminu, ale też przyswajania wiedzy, co musi być zharmonizowane, co z nami jest nie tak, jak na przykład się nie umiemy, nie możemy nauczyć języka, albo co jest bardzo tożsame z Feng Shui i Feng Shui temu zaradza, nie wyciągamy wniosków z popełnianych błędów, tak? Bo to jest też bardzo ważne, czyli to nawet chodzi o taką naukę. To szeroki temat. Więc tak, myślę, że podzielimy to, ale to już po programie się... Ja myślę, że już nawet w nowym roku u drewnianego smoka, dlatego że w tej chwili już to się zbliża tym czasem. No cóż, rozpoczął się... Jak widzicie, już 12 miesiąc lunarny, będzie jeszcze 13 miesiąc księżycowy. Przyjrzymy się prognostyce ogólnej. Prognostyka ogólna dotyczy pozycji gwiazd w centrum. Rocznie jest wędrujących gwiazd. W centrum rocznie jest gwiazda 4, a w miesiącu 12, który trwa od 13 grudnia do 10 stycznia, później będzie kolejny od 11 stycznia do 9 lutego już ostatni, do centrum dochodzi gwiazda 7. Gwiazda 7 z jednej strony jest to gwiazda wojny, gwiazda walki, jest to gwiazda metalu po prostu i tak jakby uderzały o siebie dwie siódemki. Ludzie czasami boją się też w wieku 77, mówią o tym, że dwie siekierki. Ten system w taki sposób funkcjonuje w naszej świadomości, nieświadomości, ale gwiazda 7 daje też duże możliwości kreatywności rozwiązywania spraw, ale rozwiązywania na zasadzie cięcia węzła gordyjskiego. No pokazuje wartości materialne i nakłania do tego, żeby dywersyfikować swój portfel majątków. To znaczy, żeby sprzedawać nieruchomości, kupować nowe, żeby coś zmieniać, kreatywny sposób zmieniać. Niemniej gwiazda 7 mówi też, że jest to gwiazda zranień, gwiazda, mówię w sensie globalnym dla wszystkich, oddziałująca na wszystkie znaki zodiaku chińskiego i w sensie globalnym, że jest to gwiazda zranień, zarówno zacięcia się metalem, nożyczkami, w pracy, czymś jakimś pilnikiem, ale też zranień w sensie emocjonalnym. Przestrzega także przed grabieżami, od tego, że człowiek może nawet nie chce go ukraść, ale zostawi gdzieś plecaczek, zostawi gdzieś torebkę, no i ona ta torebka no, zmieni właściciela, no ile może tam leżeć, prawda? Kusi, tak, prowokuje. W związku z tym na to trzeba zwrócić uwagę. Tutaj najbardziej zagrażający jest właśnie ten aspekt wojenny związany z metalem i mam nadzieję, że on nie odnajdzie się w rzeczywistości. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że jestem w fazie przygotowania lunariuszy. Lunariusze ogólne właśnie w tym roku dla tych, którzy zamawiają, będą wzbogacone o to, co mówię w tej chwili przy okazji 12 miesiąca księżycowego. Czyli do lunariuszy będzie dodany cały zestaw już od samego początku, od pierwszego miesiąca do 12 roku drewnianego smoka, właśnie z prognozą nie tylko indywidualną, czyli czy dla tygrysa, czy dla małpki, czy dla bawołu i według systemu kuła, synergia tego wszystkiego, wodny smok, Feng Shui biznesu oraz zdrowotny lunariusz ogólny, ale też będą prognostyki ogólne. One będą służyły temu, że w przyszłym roku drewnianego smoka, no tam to nie jest wielka tajemnica, że to będzie dosyć konfliktowy rok, żeby przygotować się do poszczególnych miesięcy i przewidzieć prosperity, ale także
bez ogólną, w sensie globalnym, po to, żeby dopasować swoje indywidualne decyzje do presji zewnętrznej, czyli żeby nie biec pod wiatr, tylko tak się ustawić, żeby to było z wiatrem, czyli żeby żyć w sposób szczęśliwy. Dobrze, od kogo dzisiaj zaczynamy? Od jakiego znaku chińskiego? Od koguta chyba było ostatnio, prawda? Tak, tak, tylko ja już się pogubiłam, w którą stronę. Dobrze, no ja zacznę od kozy, od małpy, dlatego że to jest bardzo ładne połączenie, dlatego że rocznie dochodzi do kozy i do małpy. Koza jest związana z żywiołem ziemi, a małpka metalu. Gwiazda jeden, dająca im bardzo wiele możliwości przezwyciężenia wszelkich trudności, stają się liderami, ale przede wszystkim rozwijają swoje indywidualne cechy. I jedynka oznacza wodę, a dochodząca czwórka zaznaczona na fioletowo w 12 miesiącu oznacza wiatr albo też miękkie drzewo, gałęzie tego drzewa. I to jest idealne feng shui, właśnie prawdziwe feng shui, bo to jest i wiatr, i woda. Czyli to jest ogrom pomyślności, kreatywności, który dotyczy zarówno zodiakalnej małpy, jak i kozy. Koza jest już samą artystką sama w sobie, ma cechy artystyczne, więc jest to powiew nowych idei, nowych prądów, nowej twórczości, w sensie artystycznym. Natomiast jeżeli chodzi o małpę, która jest związana z żywieniem metalu, jest bardziej pragmatyczna i związana z po prostu zarabianiem pieniędzy, to przyjdą pomysły na pomnażanie swoich majątności. Bardzo, bardzo korzystna prognoza i jeszcze dochodząca do tego, że czwórka oznacza dobrą komunikację, w tym komunikację na poziomie emocji uczuciowym, więc można być tak, że zodiakalne kozy i małpy będą emanowały takim urokiem, że będą musiały po prostu jakoś robić selekcję tych tutaj wszystkich okazji, które się przed nimi romantyczne w znaczeniu pozytywnym pojawią. Do zodiakalnego konia dochodzi gwiazda roczna 8, a miesięczna 2. Można by powiedzieć, że dwójka do konia, który jest związany z żywiołem ognia, to jest przestroga. Przestroga, bo konie zawsze co koń kopyta wyskakują w sposób gwałtowny i jest to przestroga przed szybką jazdą. Rozpoczyna się okres już potrzeby posiadania zimowych opon i śliskiej nawierzchni na drodze, więc mogą dochodzić zagrożenia komunikacyjne, rozpoczynające ciąg nieszczęśliwych zdarzeń i tak by było w rzeczywistości, gdyby nie to, że suma już bezwzględnych wartości, gwiazdy 8 i gwiazdy 2 daje 10, czyli daje pełnię. W związku z tym konie, jeżeli tylko zachowają ostrożność, jeżeli chodzi o jazdę, przełożą część obowiązków na innych pracowników, współpracowników, to cały ten miesiąc przebędą w sposób bezbolesny i bez żadnych zagrożeń bezpieczeństwa. Do zodiakalnego węża, związanego z żywiołem ognia i smoka, związanego z żywiołem ziemi, rocznie chodzi gwiazda 3, czyli gwiazda rozwoju, ale jednocześnie konfliktów. Konflikty mogą być generowane przez rodzinę i najbliższe otoczenie. Dochodzi w tym miesiącu gwiazda 6, czyli to jest gwiazda nieba. Gwiazda, która szczególnie będzie korzystnie działała na zodiakalne smoki, które usuwa wszystkie przeszkody spod wężowego ciała i spod smoczych. Smoczych łap. W związku z tym jest to czas też bycia w dalekiej podróży. Jeżeli macie okazję na to, żeby zapewnić sobie długi, daleki urlop, im dalej, tym lepiej i zyskać dystans do rzeczywistości, w której żyjecie i przez to podejmować dobre, zdystansowane decyzje na poziomie strategicznym, zróbcie to po prostu. Jest to bardzo korzystny, bez przeszkód, lekko konfliktowy dla węża, jeżeli chodzi o priorytety, dlatego że dochodzi gwiazda 6, czyli gwiazda narzucająca mentorskim tonem rozwiązania, a węże i smogi same sobie są niestety zachwycone swoją decyzyjnością i będzie ciężko im ulec presji otoczenia. Niemniej jednak jest to bardzo, bardzo korzystna prognoza. Przypominam, że cyfry 1, 6, 8, 4, 9 działające na przyszłość są zawsze działają pozytywnie z taką komponentą żywiołową, o której teraz mówię. No i tak, teraz trzeba do królika przejść, zodiakalnego króliczka, tej naszej trusi, którą pokazywałem przed sekundą. Do niego w tym miesiącu, no nie dość, że przez rok dochodzi gwiazda 2, czyli gwiazda wypadków, to teraz jeszcze w tym miesiącu zimowym
ma szczęście, mam nadzieję, że wszystkie zodiakalne króliki mają odpowiednie futerka i ciepłe kurteczki puchowe. To chodzi gwiazda 5, czyli gwiazda chorób. No, trzeba po prostu zastosować profilaktykę zdrowotną, ciepło się ubierać, dobrze odżywiać. No, takie zupełne truizmy mówię w tej chwili, po to, żeby przebyć ten okres w sposób zdrowotnie zabezpieczony. Dobrym rozwiązaniem jest ograniczenie aktywności i skupienie się na przykład na rozwoju duchowym, na modlitwie, na medytacji, na takiej formacji, którą zodiakalne króliki preferują. Z kolei, tu jest dobra prognoza. Dla bawołów i dla tygrysów, pomimo rocznej siódemki, dochodzi miesięczna jedynka. Jedynka oznacza wodę, szłaj, czyli która koroduje działanie metalicznej siódemki, więc osłabia działanie te takie prowypadkowe troszeczkę i grabieżowe i daje przewodzenie dla tygrysów i bawołów w swoich lokalnych stadach i otoczeniu, czyli w rodzinie i tam, gdzie one pracują w pracy. Jest to bardzo dobra prognoza mówiąca o tym, że można wszystko zmieniać, wszystko zaczynać od nowa, a jednocześnie w tym, co się zacznie od nowa, być liderem, czyli jedynką, numerem jeden. To już nie będę mówił, kto jest takim znanym tygrysem, ale to znajdziecie sobie też na literkę D, a w każdym razie to albo też na literkę K, ale tutaj to wszystko się mieści właśnie w tej znakomitej prognozie. Jeżeli chodzi właśnie o tygrysa i o bawołu, to mogą wszystko zmieniać i to będzie miało następne konsekwencje bardzo korzystne. Jeżeli chodzi o zodiakalnego szczura, to dochodzi do rocznej dziewiątki, dochodzi gwiazda 3 i to jest działająca w taki sposób, że rozpala tą gwiazdę 9, gwiazdę ognia i oznacza z jednej strony możliwość rozwoju intelektualnego, naukowego, ale też możliwość wystąpienia konfliktów o drobne rzeczy, najczęściej inicjowanych przez najbliższe otoczenie. Tutaj szczury muszą przewidzieć takie sytuacje i unikać rozmów na niebezpieczne, grząskie tematy. Jeżeli chodzi o zodiakalne świnki i o zodiakalne pieski, to dochodzi do nich szczęśliwa gwiazda w miesiącu 12, gwiazda 8. Gwiazda 8 oznacza nieskończone dzianie się pomyślności i jest ultra korzystna dla zodiakalnego psa, powodująca, że to, co pies będzie czynił, czym się zajmuje, będzie przynosiło mu takie bilansowe pod koniec roku kalendarzowego, bo przecież nie chińskiego, zyski. Podobnie gwiazda 8 oznacza korzyści finansowe dla zodiakalnej świnki, która jest związana z żywiołem wody. To powoduje, że jakby życie zodiakalnych dzików było kierowane przez gwiazdę 8 reprezentującą słabe ziemię w kierunku, gdzie jeszcze można więcej tych pieniążków i dostatku napędzić. Także jest to bardzo, bardzo korzystna prognoza. Przy czym dla zodiakalnego psa będzie to lżejsza, dla zodiakalnej świnki to otoczenie wyznaczy jakby jej drogę przebiegu tej kariery w sensie zawodowym. Do kogutów dochodzi roczna gwiazda 6 i oczywiście te boczne te bezpośrednie uderzenia i sam sad, natomiast w tym miesiącu 12 dochodzi gwiazda 9. Gwiazda 9 oznacza splendor, oznacza dobrą opinię, oznacza bycie ważnym i to, co gołdy lubią najbardziej. Możliwość głośnego wyrażania aplauzu dla swoich własnych umiejętności. Jest to znakomity czas dla kogutów, ale odbiorą to w taki sposób, że energetycznie będą na koniec miesiąca wypalone po pełni, która jeszcze spowoduje, że większa apogeum dojścia energii ze względu na pełnię księżyca, odbicie energii od tarczy księżyca, energii słońca i jeszcze dodatkowo ogień gwiazdy miesięcznej 9. Co to spowoduje? No, że po prostu na koniec miesiąca mogą być koguty, czuć się troszeczkę nie w swojej metalowej skórze, że po prostu zostały troszeczkę bardziej przez otoczenie zmienione, ale w sposób, który działa szlachetnie. Tak więc pomimo wszystko, oprócz tych znaków, które muszą troszeczkę na siebie uważać, przypomnę, że chodzi to o zodiakalnego konia i o króliki, cała reszta, no to wspaniałe święta przed nami. Super, wspaniałe, bardzo. Tylko się cieszymy. Co możemy jeszcze zrobić? Możemy przedstawić przede wszystkim nasze klasyczne... Wiadro. Wiadro. Przedstawiamy wiadro. Gdzie jest gwiazda 8? Zobaczmy, gdzie zawędrowała gwiazda 8. Gwiazda 8 przywędrowała na
standardową pozycję strefy NW, czyli północno-zachodniej. I pojemnik z wodą, wiadro z wodą, pamiętajcie, że można je zamieszać czymś metalowym, należy postawić właśnie na podłodze na 315 stopniach północno-zachodnich, najlepiej gdyby kompasem stojąc, mierząc w środku domu, w centrum, w holu najczęściej albo w pokoju dziennym. Po prostu trzeba wziąć kompas, najlepiej elektronicznie jak tak, ja spróbuję jak ten, który mam z telefonu, ale zwykły też wystarczy. I kompas. I stanąć z tym kompasem w środku i iść tak, kręcić nim na płasko w taki sposób, a w pewnym momencie w okienku pojawi się 315 stopni. Nie wiem, czy to będzie widać, co się tu pojawiło, bo to się cały czas kręci. Widać trochę. Iść do końca i tam na podłodze postawić to gwarantowaną wodę, czyli synonimowo po prostu pieniądze. Myślę, że to są wszystko bardzo dobre prognozy i to zawsze się przyda przed świętami. Nie tylko amulety na prezenty, przede wszystkim największym prezentem jest zawsze dla siebie, ale także dla innych. Ja chciałem powiedzieć, że już wolno kończy się jesienna kolekcja moich kursów i webinarów, które były dedykowane kanonowi Feng Shui, czyli wyroczni I Ching, albo inaczej Księdze Przemian, a kończy ten cykl 7 kolejnych webinarów. Oczywiście najbardziej wyczekiwany w ciągu roku webinar, to, o którym Magdalena już mówiła, Magia Świąt, webinar świąteczny, tam jeszcze kilka miejsc jest. On będzie na żywo nadawany z Benelmadenem 16 grudnia w sobotę o godzinie 19, przy czym będzie to tylko webinar, to nie będzie spotkanie, w związku z tym będą wyłączone kamery i mikrofony uczestników. Niemniej będzie to właśnie w takiej żywej atmosferze, bo ja mam cały czas podgląd, będę mieć na czat, który widzę po prawej stronie. Jeżeli takowe pytania jakieś się pojawią, też będą jakieś refleksje, to oczywiście bardzo chętnie do nich powrócę. Tylko powiem jeszcze, że jeżeli ktoś jeszcze nie ma prezentu, to może zajrzeć na moją stronę, gdzie można jeszcze nabyć zapis sympozjum Kobieta i Miłość w roku Wodnego Królika, który się kończy, ale przede wszystkim na lata 2024-2044, gdzie tłumaczę, w jaki sposób do władzy, w cudzysłowie, dochodzą panie, w jaki sposób, gdzie są miejsca dobre, jakie aspekty życia, jakie zawody są dobre. Będzie można też poprzez fotorelację poczuć atmosferę, jaka tam była. Chciałbym jeszcze zaprosić na dwie celebracje, które będą. One będą zapisane, czyli będzie można je wykupić i odtworzyć przez cały miesiąc, zapoznając się. Pierwsza będzie dotyczyła całego dwudziestolecia 2024 do 2044, czyli zmieniających się 4 lutego 2024 roku ery działania, periodu działania z cyfry 8 na 9. To jest bardzo ważne, bo domy, które do tej pory były w cudzysłowie nieszczęśliwe, one mogą stać się bardzo szczęśliwe i trzeba... To u mnie się zmienia na szczęśliwie. Tak. Ja pamiętam, że u Ciebie to właśnie w taki sposób, ale trzeba też mieć wiedzę i mieć odpowiednie lunariusze, w jaki sposób to uczynić. Czy zrobić, kiedy tymi dzwonkami tam zrobić Big Bang, żeby to od nowa otworzyć. Druga celebracja będzie też zapisem dotyczący już prognoz na rok drewnianego konia. Też zazwyczaj jest to bardzo wyczekiwane, gdyż są to obszerne prezentacje, obszerne. Celebracje. Oczywiście nadawane już z tego miejsca. Zapraszam też na konsultacje, szczególnie ważne te dwudziestoletnie. To, co jest możliwe do wykonania, czyli analityki, logotypy, lunariusze, jest wykonywana zdalnie, reszta będzie wykonywana na miejscu po moim powrocie do kraju. Chciałem też zaprosić na zapowiedzieć następne spotkanie. Mianowicie ono już będzie w styczniu. Przed nowym chińskim rokiem chciałem opowiedzieć, w jaki sposób przygotować się do obchodzenia kolejnego roku lunarnego, księżycowego. Mamy to szczęście, że możemy obchodzić nasz nowy rok i jednocześnie celebrować rok chiński. Jak widać, te przygotowania pewno zbieżne będą z tymi, które są u nas na Sylwestra. Co dalej? Dalej już chciałem złożyć, ponieważ zobaczymy się po świętach z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia oraz nowego 2024 roku solennego. Chciałem złożyć wszystkim życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności do siego roku i tak miłych jak do tej pory z Magdaleną spotkań. To wielka przyjemność być z Wami.
wszystkim. Bardzo, bardzo dziękujemy, Remigiusz, za życzenia. Ja też bardzo dziękuję. W ogóle cieszę się, że jesteś z nami i zobaczcie Państwo, różnych gości miałam. Oczywiście wszystkich gości cenię, za niektórymi bardzo tęsknię, ale tutaj bawola, można powiedzieć, też wytrwałość i pracowitość Remigiusza, że z nami się co miesiąc spotyka. Więc Remigiuszu, bardzo Ci dziękujemy, że jesteś z nami, że za każdym razem mówisz nam, co robić, czego nie robić, i my w tym wiadrze mieszamy, remedia przestawiamy, jest pięknie, więc ja również Tobie życzę, bo Państwu to złożę życzenia, myślę, że może złamię moją zasadę i że na urlopie przynajmniej na Boże Narodzenie czy Wigilię się włączę na żywo, zobaczymy jak wyjdzie, ale Tobie życzę samych słonecznych dni, samych dobrych rzeczy wokół Ciebie, no i Państwo oczywiście też, ale to już w innym odcinku. Ja jeszcze zdradzę tajemnicę, bo my już z Remigiuszem jesteśmy namówieni, biorę swój kalendarz, proszę Państwa, można się zapisywać, ale to już kontakt telefoniczny od 27 grudnia ze mną na horoskop z kart Tarota, który się stawia w styczniu albo w dniu urodzin, o tym jest dużo napisane na mojej stronie www.tarot-warszawa.pl, gdzie ja mam bardzo dużo klientów, którzy tylko nieraz raz w roku do mnie przychodzą właśnie na ten horoskop, nagrywają, zapisują i według niego funkcjonują. Więc jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał, to zapraszam do 19, dobrze mówię? Od 19 mam wolne miejsca stycznia, może moje pojedyncze miejsce znajdzie, więc zapraszam, ale co jest, bo nie po to otwierałam kalendarz, tylko 9, bo już to zapisaliśmy miesiąc albo dwa miesiące temu, 9 we wtorek stycznia około godziny 20, może trochę przed, zobaczymy jak nam wyjdzie, 19:20, właśnie będzie webinar już na żywo z Remigiuszem, więc proszę Państwa, możecie sobie do kalendarzy wpisać 9. Dlaczego 9? Dlatego, że 13 czy 11? Wydaje mi się, że chyba 11. Zaraz zemdlę. 11 stycznia, Magdalena, nie musisz sprawdzać, 11. 11 stycznia, masz rację, o godzinie 12:57 jest nów księżyca, bardzo ważny nów księżyca. Ja też, pomimo że to są moje urodziny, w ten dzień będzie webinar na rozpoczęcie nowego roku takiego kalendarzowego, bo wtedy w nowiu zasiewamy ziarenko sukcesu, ale o tym nie będę mówiła. Ale co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że dlaczego wcześniej? Dlatego, żebyśmy już z nową energią powitali nowy rok i ostatni miesiąc lunarny. I też myślę, tak, 13 miesiąc lunarny. Tak, to co Remigiusz powiedział, bo ja według normalnej astrologii, Remigiusz według astrologii chińskiej, i dobrze by było fajnie to wszystko połączyć. I dlatego webinar jest przed nowiem, żeby dobrze się przygotować. Kochani, dziękuję Remigiuszowi i do zobaczenia, pa. Dziękuję, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.